Dzień dobry, panie i panowie, tu na z tej strony zaczynamy kolejny dzień w pracy. Zatankujemy się, bo mamy Żyda przepotężnego. Trzeba się zalać i zaraz wam wszystko opowiem. Co dzisiaj będziemy robić, gdzie będziemy jechać. Pstryk, myk, fyk. Siedzi. Opa, dobra. I zalewamy jedyneczka. I elegancko idzie. Zbiorniczek był wysuszony, a tak jak mówiłem, na dniówkach się trzeba tankować, bo na mockach na to nie ma czasu. Od tego jest dniówka, żeby zalewać. Zobaczymy, ile nam wyjdzie. Tutaj na szelu jest po euro 80 i 5 centów za litr. W międzyczasie sobie oblazłem jeszcze raz autko, bo na szybko musiałem uciekać z firmy, bo kolega miał problem z parkowaniem, nie umiał się wstrzelić między dwa zestawy. To zrobiłem mu miejsce, teraz sobie oblazłem, wszystko z naczepą jest ok, belka na pace jest, winda działa. No, teraz tylko to tankowanko i leci. Ja na razie 640 euro i bije dalej. Ile litrów? 360 i bije dalej. Okej, mamy to. Mamy to, panie i panowie, 794 euro, 439 litrów. Zamykamy. No i co? I na załaduneczek spadamy. Okidoki. Do wozu. No i ruszamy sobie. Elegancko sobie ruszamy. Dzisiaj Volvim latamy. Teraz jedziemy, panie i panowie, do Walwajku. Do Walwajku na załadunek. I z Walwajku lecimy do Venlo. Na zrzutkę. Tam się będziemy zrzucać. I tam będziemy też pobierać coś w drodze powrotnej na Dębosz. Zrzutka i załadunek będzie. Dobra, jak na razie Walwajk. I tą rutę mamy do 11.15 i od 11.15 do 13.15 mam siedzieć w kabinie i być do dyspozycji control roomu. Po prostu. Mam zadzwonić, jak już będę, i powiedzieć, że jak coś, to czekam. Jak mają jakąś robotę, to wtedy będą dzwonić. Jak nie zadzwonią, między 11.15 a 13.15, to do tego czasu ja sobie siedzę i kończę o 13.15. Także taka sytuacja. No, może być. Do 11.15 robota, a później się zobaczy. Czy coś będzie, czy będzie laba i będę po prostu w dyspozycji tylko sobie siedział te dwie godzinki. Jak na razie lecimy na Walwajk. 25 km. Pstryk, myk, fyk, łogiń w tłoki. I zbliżamy się do Walwajku. 3 km zostały. A lampki zajebiaszcze, co? Czerwone. Jak w Amsterdamie na czerwonej. Ej, no tych pań lakich obyczajów nie ma. No, hardkorowo. Mamy być 8 po. Będziemy 8 po. A według planningu mamy być 5 po. 3 minutki. Ale było tankowanko, tak? Było tankowanko, dlatego tak jest. No, malina. I tam już mamy balkomik. W oddali, co świeci na niebiesko, i koło balkomiku mamy pstryk, myk, fyk, załaduneczek. No i elegancko zjeżdżamy sobie z autostradki. Rogalika zawiniemy. Pstryk. I na wprost, po prawej, mamy lokację swoją. Ciekawe, ile tego tam będzie dzisiaj do zabrania. Się okaże. Wczoraj, kurczę, tutaj stałem, no. Ja pierdziel, ile ja tu stałem. Siódmy w kolejce byłem.
aż tam w prawo na skrzyżowaniu samochody aż pod same rondo do tyłu czekały, także powiem wam, działo się wczoraj, działo się. Plus ta Belgia, Antwerpia, korki, Boże, ratuj. Dobra, to ja tutaj wjeżdżam i widzimy się, jak już będę wyjeżdżał, wiecie co jest 5. Taka sytuacja, że poszedł gościu zobaczyć na magazyn, prawdopodobnie mogę mieć 0 grifa. No i po robotaju, na momencie jednak okazało się, że jest, ale 11 wózków, także 5 minut mi zeszło. Papierki rozpisane, teraz sobie odjadę. Ręcznie zrzuć, pach, no, załap. Mamy te światła, nie mamy? Mamy światła, dobra. Odjechali, ciut, ciut. Idę zamknąć wrota i zabijamy się na wędlo hardkorowe. Piękny dzionek się zapowiada. No i ruszamy sobie powolutku na wędlo, puściutko. Nic nie ma na firmie, na dziówkach tak jest. Z reguły. Ewentualnie parę aut, ale tutaj cały młyn właśnie to jest na nocce, bo wtedy się zapierdziela hardkorowo. No, muszę tu podjechać kawałek, żeby się zresetowała nawigacja, bo nie chcę mi nowego adresu wbić. Także tak to zrobimy. Pyk, 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 140, 130. O, łap, łap. Dziadu jeden. No i ruszamy, ruszamy. Do celu mamy 104 km. Zrzucimy sobie 11 koszy i zobaczymy, co weźmiemy z powrotem na Den Bosch. No, będziemy o godzinie 8.04. Jak się nic nie spierdzieli. Ale nie powinno, nie powinno. Ogień. Ogień w tłoki i do przodu. Panie i panowie, tutaj szeroko, pach. Jak tam dupka, elegancko. Pstryk. Myk, fyk. I lecimy. No i mamy koreczek. Mamy koreczek. Już o 10 minut nam się wydłużyło. Aj, aj, aj. A, ta godzinka, ludzie do roboty jadą. Czort tam z tym. Grunt, że Bluetooth znalazłem. I mam muzę, i mam muzę. Jeszcze zdałoby się namierzyć tylko aktywny tempomat, gdzie tu jest. Ostatnio tym latem, ale to mi włączał Patryk i kurczak. Nie wiem, gdzie te ACC jest. Normalny tempomat umiem, ale ACC za cholery nie mogę namierzyć. Taka sytuacja, hemoglobina i zielony kontener przed nami. Dobra, lecim, powoli leci, 58 km zostało. O, a teraz mój bracik nawija. No, mam bracika z talentem, co? Beatboxujący Spider-Man. Jak sobie wpiszecie Spider-Man w Newcastle, to wyskoczy taki gościu w przebraniu Spider-Mana i to jest mój brat. No, kiedyś mieszkał w Anglii, to sobie tam działał, także tak to wygląda. Dobra, jeszcze raz. Lecimy dalej, lecimy dalej. A kogo interesuje zakaz wyprzedzania od 6 do 19? Jeden, drugi, tutaj leci trzeci. Hardkorowo. Tak, a ja. Nie ma miękkiej gry, panie i panowie, nie ma miękkiej gry. Ile tam jeszcze? 29. A czort z tym zakazem, nie będziemy się ciągnąć 7-9 za kolegą. Ogień w tłoki i do przodu. Kieruneczek, elegancko. Myk, fyk, 9 dyszek, tempomacik i bye bye.
No i mamy piękny wschód słońca. Mamy wschód słoneczka. Będzie dzisiaj ciepło. Będzie dzisiaj ciepło. O, chmurek troszkę jest, ale będzie petarda. Będzie petarda, ale wielki. Zajebiście wielkie słoneczko. Nie wiem, czy to będzie dobrze w kamerze widać, ale jest naprawdę przeogromne. No i powolutku dolatujemy. Powolutku sobie dolatujemy. Na wprost mamy naszą lokacyjkę. Także tutaj się będziemy zrzucać i ładować. Zrzucać i ładować. Hardkorowo. Tu jeszcze nie byłem. Ale okej. Pierwszy raz musi być, nie? A jak? Piękna trasa dzisiaj. Stąd na ten Bosch i później sobie siedzimy. I siedzimy sobie. I czekamy ewentualnie na telefon. Jak nie zadzwonią, to do końca dnia w kabinie i pleasing. Okidoki. Co tu jest? Musimy to objechać. Tak. Z tej maniki. Stryk. Myk. Szeroko. Fach. I są my. Post NL. Jakoś takoś. Dobra. Wjeżdżam. Melduję się. I zobaczymy, co nam dadzą. No i zrzuciliśmy się. Ale ze mnie zamot, powiem wam w ten sposób. Nie popatrzałem dobrze na plenik. Myślałem, że tutaj się ładuje. Błąd. Ładuje się Venlo, ale na innej lokacji. Ja pierdzielę. Ale spoko, nie mamy daleko. Chyba 8 km. Także zajedziemy, załadujemy się i wtedy sobie elegancko wykręcimy pauzę. Pyk, myk, fyk. Gdzie to teraz? Pewnie w tą mańkę, bo jeszcze się nie określiło, a jest, dobra, no. I co? Ile? Tak jest, 8 km. 13 minut jazdy. No przestań pipkać, czy dyszki będzie? O, już powinna przestać. No jest. Dobra, mój błąd. Myślałem, że to jedna lokacja, a nie popatrzyłem na adres, jest inny adres. Też będą, ale gdzie indziej. Dobra, no to lecimy. 7,8 km. Wchodzę sobie na pewniaka, a on się pyta, co tutaj chcesz ładować? Zrzucać? Tak, a do załadunku co? Ja mówię, no nie wiem, coś na tym Bosch, nie? A on mówi, no ale ja dla ciebie tutaj nic nie mam. Pokaż listę. Pokazuję mu listę. Ja myślę, co, bo z księżyca spadł, nie wie, co mam mi załadować. Nie? On patrzy i mówi, zobacz, to nie ta lokacja. Ja patrzę, faktycznie, inny adres. Ja mówię, przepraszam, to mój błąd. No, nie zauważyłem. Popatrzyłem tylko na Venlo, ale nie na lokację, kurde, nie? Łyso mi się zrobiło, buraka szczeliłem, poszedłem się rozładować i ucieczka, nie? Na 200 meter, ile tam już mamy? Kilometr 800, przez rondo prosto i zaraz jesteśmy. Malutkie te rondyjko. Gdzieś tutaj to powinno być. Pach, pach, pach. Kieruneczek. Pach, pach, pach. Jak tam czeka? Dobrze. Gdzieś tu mamy Mercedesa, nawi pokazuje, aha. Teraz w prawo. Rechts afslaan. Teraz w prawo. Pójdźmy gościu. Chamie jeden, zbolały. Nie puścił. Przygłup. No to są kosmici. To są właśnie kosmici. Tacy, co jeżdżą 60 do 80 po autostradzie i jak widzi, że wjeżdża duży na skrzyżowanie, to nie puści. Dobra, ten leci tu. 200 metrów.
Czyli to będzie gdzieś to. Ten budynek. Na bank. Tylko teraz trzeba magazyn znaleźć, tak? Żeby nie było. Tam są wózki. Tutaj jest. Aha. My musimy tam wjechać, czyli trzeba to objechać. Tak. Namierzyłem bramę. Hardcore'ową. Lecimy naokoło. Dobra, dobra. Zupa z bobra. Kieruneczek lewo. Pach, 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 pach. I mamy to. Mamy to. Tutaj będziemy coś ładować. Co? Nie wiem, powiem wam za chwilę. Dobra, to co? Ja wjeżdżam, melduję się i widzimy się za momencik. No, już jesteśmy po załadunku. Przeciągnął się załadunek, gdyż według planu miałem 30 minut, a zeszło, już wam mówię, 48 minut. Wylatane 2:34, czyli teraz jedziemy już w stronę domu, 90 parę kilometrów. I co? I trzeba będzie pauzę wykręcić. No jestem, gdzieś mnie tam odcięło, nie wiem w którym momencie mi siadła bateria, ale powtórzę jeszcze raz, zeszło dużo ponad to, co trzeba było. Z tego względu, że musieliśmy ładować z windy, a nie z doku. Także po 4 wózki na windę i do góry. I tak no zeszło. Pauzę sobie zrobimy. A ile tego mamy? Całą lufę. Aż pod tylnią klapę, także no, było co wiosłować. Nie było to ciężkie, ale czasochłonne. I teraz sobie z załaduneczkiem wracamy elegancko do Den Bosch. Ale najpierw, panie i panowie, tutaj musi znaleźć sobie jakiś parkingczok i wykręcić pauzunię. Bo ma na latarnę 2:56. 2:56, a pauzę miałem wziąć między pierwszym a drugim klientem. Czyli nie licząc walwajku z rana, nie? To tutaj będą między pierwszym a drugim, ale że było naszykowane, to mówię, wale od razu biorę i na drodze powrotnej sobie odbierzemy po drugie. Także teraz pompę znajdziemy, stajemy i 45 kręcimy. Taka sytuacja, hemoglobina, woda mineralna i tu na kierowca tyra. No i mamy parking, elegancki, pyk, pyk, myk, fyk. Zjeżdżamy i pauzę odbieramy. Ogólnie gdzieś około godziny opóźnienia. Teraz mam przez te korki z rana, co były w kierunku Venlo. I przedłużający się załadunek o jakieś 20 minut. I to spowodowało wszystko, że mamy godzinkę w plecy, także jak dolecę do Den Boschu, zrzucę się, to nie sądzę, żeby mi coś znaleźli, bo już nawet chyba by nie było czasu, żebym gdzieś wyjechał i coś przywiózł. Taka sytuacja. Dobra, pakujemy się tu elegancko i stajemy na 45 minutek. Pach, 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 pach. Stryk, myk, fyk. Pyk. Teraz sobie wyrównamy. Gdzie tu jest wsteczny? W tym dziku. Pach. Elegancko. Pach. Idzie. Proszę bardzo. Kto mówi, że tu na nią jeździć? O, jak cudownie parkuje. Normalnie. Szofer numer 1. Szofercia. Okej. Stoimy. Posiłeczek sobie zjemy. I co? Za 45 minut startujemy dalej. Bęk. A jak już sobie stoimy, to sobie śmieci wyrzucimy.
45 leci. 45 leci. Lasek, parking. Tam nie polecam chodzić, gdyż ponieważ jakobyś tam jest pełno papieżaków. Jak ktoś nie wie, co to jest papieżak, to jak wdepnie, to się dowie. Dobra, idę trochę pościemniać, przegląd internetu sobie szczelić i no i tak, odpocząć chwileczkę. Tak się narobiłem, że o, no i elegancko. Budzik wyłączyć. Startujemy, powoli startujemy dalej. Ile to mamy? O, jeszcze tyle mamy. Wyłącz pauzę. Ok. Nawigacja, pstryk. I teraz zobaczymy, ile nam jeszcze zostało. Tor. No. I na 12.21 będziemy. 65 km. Bang! No i uciekamy. Uciekamy. Panie i panowie. Elegancko. 65 km. 12.01 będziemy. Także godzinka poślizgu. Ale minus rozładunek jeszcze pół godzinki. To będzie 12.30. A do 1.15 pracujemy. Czyli w 45 minut już nic nie dorzucą. Nic nie dorzucą. A może i puszczą wcześniej do chaty. O, i to byłoby fajne. To byłoby najlepsze. Kieruneczek. Stryk, myk, fyk. I zaczęło padać. A miało być tak ładnie. Miało być słoneczko. I co? I jajeczko. Nie ma słoneczko. No i panie i panowie, trafił się kolejny kosmita, który mnie tutaj blokuje. Taka sytuacja, zwolni sobie, no zwolni. 83, no mistrzostwo świata. Mistrzostwo świata. Też będziesz wyrzucał kierunkowskaz, kurwa, kilometr przed zjazdem. Ja pierdziele. No, spierdalaj, najlepiej. Ale ja też tam jadę. O, no, ci powiem, gościu, mistrz świata jesteś, mistrz świata. Kurna, transport to wojna, ogień. Tak to jest, kosmici na drodze. No i wjechaliśmy sobie do Den Bosch, na bazę mamy 400 metrów, o, 440. I rozładuneczek poleci elegancki. A jak się rozładujemy, z pół godzinki zejdzie około, to zadzwonimy do control roomu, czy mają coś dla mnie, a raczej nie będą mieć, bo tu już będzie za późno, żeby mi coś wkleili. Także ostatnie 45 minut liczę, że sobie przeleżaczkuję. Także taka sytuacja. Busy pobijane. No, hardkorowe. Okej, jesteśmy. Jadę się meldować. Mamy podstawić się pod dok 11, a tutaj nasza super strzała. Elegancka Astra. Dobra, jadę się tam dokuję i widzimy się po zrzutce. Bang! No, i jesteśmy już po rozładuneczku. Zeszło mi ile? Już wam mówię. Zeszło mi, kurwa, 38 minut mi zeszło. Ale sam wszystko wywalałem na sobie, bo magazynierzy mieli pauzę, także. O, ale poszło. Dzwoniłem teraz do control roomu, że mam koniec i trzymają coś dla mnie, ale podkreśliłem, że mogę pracować jeszcze 30 minut, bo robię do 13.15, ale powiedzieli, że na taki czas to nie mają nic, to spoko, mogę jechać. No to w takim wypadku parkuję się gdzieś tu, ale chyba raczej tu, bo dużo miejsca, nie przydzwonię nigdzie. Jak mój kolega Rumun co rano by mnie staranował dwa razy tutaj, aż musiał mu wyjechać, bo nie dało rady wjechać w rajkę tyłem.
No, tak zrobimy, no. No co, no po robocie. W tym momencie mamy godzinę 12:50 i przeparkowuję się i spadamy do domu, także do następnego. Yo.